Przyjechaliśmy tutaj wszyscy, aby powiedzieć wam o Jezusie Chrystusie, aby powiedzieć wam o Jego miłości, o Jego dobroci, o Jego łasce i o Jego miłosierdziu i również o potrzebie upamiętania i potrzebie pokuty. W Biblii jest napisane, że nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus przyszedł 2000 lat temu na ziemię, żeby umrzeć za nasze winy, za nasze grzechy, żeby wziąć na siebie karę za nasze pohańbienie, za to całe nasze plugastwo, które jest w ludzkim życiu. Jezus Chrystus umarł, abyśmy my mogli żyć. Jezus Chrystus jest dawcą życia i to dawcą w obfitości. Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić. Zbawiony, to jest być zbawionym, to znaczy być uratowanym, to znaczy być ocalonym od wiecznego potępienia. Bo Biblia mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i że brak im chwały Bożej. Mówi również, że karą za grzech jest śmierć i wieczne potępienie. Ale Bóg w swojej miłości do człowieka poświęcił swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby przyszedł tu na ziemię i właśnie umarł za nas. I tak jak mówi Biblia, dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dla każdego człowieka dzisiaj może być pierwszy dzień jego nowego życia z Jezusem Chrystusem. Wystarczy przyjąć w swoim sercu. Wystarczy uwierzyć w Jego dobroć, uwierzyć w Jego łaskę, przyjąć Jego ofiarę. Odrzucenie Bożej łaski, odrzucenie Bożego miłosierdzia jest to jedyny grzech, za który Jezus nie umarł. Dlatego, kochani, nie przechodźcie obojętnie koło Jego ofiary. Nie przechodźcie obojętnie koło Jego krzyża, bo krew Jezusa Chrystusa, ona zbawia, uzdrawia i uwalnia. Jeżeli macie jakieś problemy w swoim życiu, to Jezus Chrystus może was wyswobodzić. Ja wiem, o czym mówię. Mam napisane na koszulce: zaufaj Jezusowi, bo parę lat temu mu zaufałem. Ja przez większość swojego życia, przez 18 lat, byłem narkomanem. Byłem uzależniony w życiu chyba od wszystkiego. Od narkotyków, od alkoholu, od pornografii, od papierosów. Nie radziłem sobie w życiu z niczym. Przez swoje nałogi zawaliłem w życiu wszystko. I szkołę, i relacje rodzinne, małżeństwo, później drugi związek, wychowanie dzieci. Ja przez 8 lat się nie odzywałem do własnego dziecka, bo używki były dla mnie ważniejsze. Trwałem w takiej beznadziei, w takiej depresji, którą starałem się leczyć nową butelką alkoholu, nową działką narkotyków. Ale trwałem w wielkiej beznadziei i zmierzałem donikąd, zmierzałem prosto do piekła. Aż kiedyś w Warszawie na takiej ewangelizacji jak ta usłyszałem o Jezusie Chrystusie, usłyszałem o Jego miłości, usłyszałem o tym, że On mnie kocha. Mimo tych wszystkich grzechów, których się dokonałem w życiu i które popełniam, to Jezus Chrystus mnie kocha i On umarł, żeby mnie od tego uwolnić, że On ma plan dla mojego życia i moje życie nie musi tak wyglądać. Dostałem do ręki wtedy właśnie Pismo Święte. I od tamtej pory zacząłem się modlić, zacząłem czytać Boże Słowo i Jezus Chrystus zaczął pracować w moim sercu, zaczął zmieniać moje życie. Jezus Chrystus wyciągnął mnie z bezdomności, wyciągnął mnie z nałogów, naprawił relacje z moją rodziną, z moim ojcem, z moją siostrą. Naprawił relacje z moimi dziećmi. Ja teraz normalnie wychowuję dzieci, normalnie płacę na nie alimenty, mam normalną pracę. Żyję jak normalny człowiek, mam normalne, godne życie w Jezusie Chrystusie, bo tak jak jest napisane, oto stare przeminęło, teraz oto wszystko stało się nowe. W Jezusie Chrystusie mam nowe, godne życie, ale przede wszystkim mam życie wieczne. Kiedy umrę, wiem, dokąd pójdę. Wiem, że pójdę do nieba, bo Jezus Chrystus mi to obiecał. Obiecał mi, że będę zbawiony, jeżeli przyjmę Jego ofiarę. To jest właśnie zapisane w Biblii, do której my zachęcamy was do czytania świadomego. Zachęcamy was do modlitwy. Zachęcamy was do powierzenia swojej drogi Jezusowi Chrystusowi.
bo jest napisane, jeśli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawcą, zbawiony będziesz i że każdy, kto wzywa imienia Pana, nie będzie zawstydzony. Jest również napisane w Biblii, są zapisane słowa Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wtedy wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Każdy, kto przyjmie Jezusa do swojego serca, każdy, kto uczyni go Panem swojego życia, każdy, kto przyjmie zbawienie, które wypływa z jego ran, jest automatycznie zwycięzcą. Bo Jezus Chrystus pokonał grzech, Jezus Chrystus pokonał śmierć. My tylko musimy w swoim życiu ogłosić Jego zwycięstwo. Dlatego, kochani, zachęcam was, jeżeli ktoś mnie teraz słyszy i dotknęło go to, co mówię, jeżeli dotyka się was Boże Słowo, jeżeli to, co mówimy dzisiaj do was, jeżeli przyjmujecie to jako prawdę, zachęcam was, abyście powtórzyli za mną słowa krótkiej modlitwy, od której zaczyna się droga z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj dla każdego z was może być pierwszy dzień jego nowego życia z Jezusem Chrystusem. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoją świętą krew. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty złożyłeś swoje ciało i swoją krew w ofierze za mnie. Ja, Panie Jezu, wyznaję Ci moje grzechy i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś hojny w odpuszczaniu, za to jesteś nieskory do gniewu. Ja powierzam Tobie, Panie, swoje życie, powierzam Tobie, Panie, swoje serce i proszę Ciebie, abyś Ty prowadził mnie przez resztę moich dni. Amen. Jeżeli, kochani, nie wypowiedzieliście teraz tej modlitwy, wypowiedzcie ją wieczorem, kiedy będziecie sami w domu, kiedy będziecie sam na sam. A Jezus Chrystus przyjdzie do waszego życia. Jezus Chrystus przyjdzie do waszego serca, bo On to obiecał. Jezus Chrystus powiedział, że On nikogo nie odrzuci precz. Jest napisane w Biblii, że Jezus trzciny nadłamanej nie dołamuje, ani lnu tlącego nie dogasza. Niech was Bóg błogosławi. Ja błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa wszystkich mieszkańców tego miasta.